To animowany film hiszpański, choć ta melodia pochodzi prosto z Ameryki. Ale w sobotę w Resursie będą królowały hiszpańskie rytmy. Zapewniali o tym organizatorzy imprezy podczas konferencji prasowej. Hiszpański wieczór rozpocznie się od występu Miguela Muna. Jest to wirtuoz hiszpańskiej gitary, może już niektórym znany z tego, że pojawił się i narobił troszeczkę zamieszania w telewizyjnym programie Mam Talent. Tam widzieliśmy, że bardzo dobrze radzi sobie z tym instrumentem, z hiszpańskimi rytmami. Hiszpańska muzyka będzie dominować także w czasie występu kwartetu Molto Bene. Kwartet Molto Bene tworzą muzycy, którzy współpracują i ze szkołą muzyczną u nas, i z orkiestrą kameralną. Zaprezentują się Jacek Dominczak, skrzypce, Karolina Zych, flet, Ireneusz Winiarski, kontrabas. A skoro wieczór hiszpański, no to nie może zabraknąć kolejnej gitary, czyli Mateusz Murawski. Natomiast rozmaite arie, te znane i mniej znane, zaprezentuje Monika Świostek. Podczas hiszpańskiego wieczoru będzie nie tylko muzyka. Resursa zaprezentuje m.in. wystawę przypominającą sylwetkę świętej Teresy z Avili, patronki Hiszpanii. A dla sympatyków sztuki filmowej organizatorzy przygotowali pokaz krótkometrażowych filmów animowanych. Cała impreza rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:00. Wstęp wolny.